Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z tej części mówiącej o scenariuszu życia. Do tej pory zmierzyliśmy się z tymi sprawami, które, które chcieliśmy widzieć, dostrzegać w swojej codzienności. Mieliśmy też propozycję budowania scenariusza wokół konkretnej wartości. Mieliśmy też okazję tworzyć scenariusz życia, nie korzystając z czegoś. A więc pozostaje jeszcze jedna opcja, o której dzisiaj powiem, i dlatego też serdecznie zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Tą ostatnią opcją, którą chciałbym Wam zaproponować, budowanie scenariusza życia, w którym będziemy bardziej od siebie wymagać. Myślę, że do tej pory, budując swój scenariusz życia, mieliśmy okazję wiele rzeczy zrozumieć i wiele rzeczy też dostrzec. Warto zadać sobie pytanie, który scenariusz życia był dla Was najłatwiejszy i który z jakiego powodu był najtrudniejszy. Mieliśmy do czynienia z scenariuszem, który bardziej polegał na obserwowaniu, mieliśmy też scenariusze, które polegały na konkretnych Zadaniach, a teraz stajemy wobec właśnie tworzenia scenariusza z konkretnym wymaganiem. Myślę, że tworząc te różne scenariusze życia, mogliśmy zaobserwować, że pewne rzeczy może notorycznie opuszczaliśmy z jakiegoś właśnie powodu. Być może dlatego, że, że jest to dla nas oczywiste, jasne, zrozumiałe i dlatego nie warto się tym za zastanawiać, po prostu to realizujemy. Może jest też jakaś kwestia w naszym życiu, której nie chcemy się z różnych powodów przyjrzeć, bo jest dla nas zbyt trudna, bolesna, zbyt wymagająca. Może notorycznie omijamy jakieś kwestie w naszym życiu, może niekoniecznie tylko te, o których wspomniałem, ale są inne, z którymi warto się zmierzyć i nad którymi się warto zastanowić i postawić sobie konkretne wymagania. Są kwestie, tematy, które na pewno same w sobie już są dla nas wymagające i trudne, i nie jest tak po prostu, że pojawia się jakaś kwestia i przychodzimy od razu do działania, tylko właśnie chociażby musimy się zmierzyć z jakimś tematem, bardziej go zrozumieć, poznać jakiś sposób zrealizowania tej kwestii i dopiero później, Mniej, mając już właściwy warsztat, przychodzimy do konkretnego działania. Może warto zastanowić się, jaki temat właśnie jest taki wymagający w mojej codzienności, któremu warto by było się przyjrzeć, czy warto by było wokół niego zbudować scenariusz życia. Może to kwestia jakiegoś ciężaru, który nosimy w sobie, czy psychicznego, czy fizycznego, czy może jakaś choroba, czy może trudności wynikające z jakiejś relacji z innymi osobami, może jakiś błąd, którego konsekwencje wciąż się ciągną za naszym życiem, może jakaś negatywna rutyna, która nas dopadła i którą nie potrafimy, czy nie chcemy zmienić. Może osobista impulsywność, która nam kieruje właśnie w sytuacjach, które pojawiają się w naszej codzienności. Może moja osobista wada to temat właśnie, który wymaga pracy i wymaga obserwacji. Myślę, że do tej pory mieliśmy okazję bardzo wiele rzeczy się dowiedzieć, bardzo wiele rzeczy zaobserwować i warto tą wiedzę zdobytą na podstawie różnych scenariuszy życia wykorzystać do tego, żeby zbudować inny rodzaj scenariusza życia, który będzie scenariuszem wymagającym Wymagającym. Przede wszystkim od nas, od naszej codzienności, a nie wymaganiem czegoś od sytuacji, czy wymaganiem czegoś od innych osób. Zatytułowałem ten scenariusz jako stawianie sobie wymagań, ale myślę, że każdy z nas, oczywiście budując swój scenariusz życia, przejdzie przez ten temat tak jak chce i tak jak tego potrzebuje. Może mamy takie przekonanie, że jest jakaś sprawa w naszym życiu, która w miarę jakoś funkcjonuje, osiągnęła jakiś tam poziom, który może po prostu jest zadowalający dla nas, ale jest to poziom, który nie jest ani minimalny, ani maksymalny, i może to jest właśnie ta kwestia, ta sprawa, w której warto by było, byśmy podjęli jakiś trud i zbudowali wokół tego właśnie scenariusz życia. Może to jest właśnie ta kwestia, w której moglibyśmy wymagać czegoś więcej od siebie, jakiegoś głębszego zaangażowania, poświęcenia więcej czasu, uwagi i tak dalej. Są kwestie, które wymagają właśnie naszego głębszego zaangażowania, wymagają więcej pracy z naszej strony, i może właśnie te sytuacje są przez nas omijane, może te właśnie sytuacje są przez nas nieakceptowane. Może pojawiają się też w naszym życiu takie sytuacje, w których wydaje nam się, że wszystko wiemy i, i nie stawiamy sobie wymagań w tych sytuacjach, bo wydaje nam się, że już wszystko osiągnęliśmy. Nie dokonujemy w nich zmian, nie działamy, ponieważ przechodzimy ponad tym wszystkim, mając w sobie takie przekonanie, że wszystko doskonale funkcjonuje. Może są też takie kwestie, które realizujemy w takim stopniu minimalnym, a więc mało czasu, mało zaangażowania, mało pracy, bo w naszym Przekonaniu, w naszym takim mniemaniu, jest coś takiego, co, co może być określone jako lekceważeniem jakiejś sprawy, a więc nie uznajemy, że jakaś sprawa wymaga więcej czasu, wymaga jakiegoś tam poświęcenia i zaangażowania, po prostu jesteśmy minimalni w tym i realizujemy po prostu w taki właśnie sposób. Bardziej nam chodzi o to, żeby jakoś było, żeby jakoś to funkcjonowało, a nie żeby funkcjonowało to dobrze, lepiej albo najlepiej. Stawiać sobie wymagania to przede wszystkim właśnie zwrócić uwagę na to, jakie jest nasze zaangażowanie w różnych kwestiach, a więc jak angażujemy siebie, angażujemy swój czas, swoje, swoje myśli. Stawiać sobie wy wymagania to też zwrócić uwagę na swoje osobiste przekonanie do pewnych kwestii, a więc czy rzeczywiście to, co realizuję w moim życiu, co jest obecne, czemu się poświęcam, jestem do tego osobiście przekonany i w takim stopniu by można było powiedzieć, że jest to właściwy sposób przekonania. Stawiać wymagania to też przyjrzeć się temu, czemu się oddajemy w swoim życiu, a więc co jest rzeczywiście na tyle ważne, na tyle potrzebne nam, że jesteśmy w stanie w tym zagadnieniu, w tej kwestii właśnie oddać swój czas, swoje, swoje zaangażowanie, swoje serce. Myślę, że zadaniem tego scenariusza życia jest podnosić jakość swojego życia i próbować czerpać jak najwięcej ze swojego życia, stawiając sobie właśnie wymagania, a więc spróbować przynajmniej w pewnych kwestiach postawić sobie więcej wymagania. Wymagań, aby przynajmniej spróbować tej innej opcji, a więc zobaczyć, jak potoczą się pewne sytuacje i sprawy, kiedy będę wymagać od siebie więcej niż do tej pory. Krótko, zwięźle i na temat streściłbym to zadanie tego tygodnia i tego scenariusza jako stawianie sobie wymagań. Spróbujmy wybrać jakąś konkretną, może kwestię, czy przyglądać się różnym kwestiom naszej codzienności i stawiać sobie właśnie to wymaganie, by żyć bardziej, by głębiej się w coś zaangażować, by więcej od siebie wymagać, a więc, osiągnąć w jakiejś kwestii jakiś inny poziom. Nie powiem, że lepszy, ale inny niż do tej pory.